Dzień dobry, dzień dobry. To jest ESCola Mobile. Zmienia się świat cyfrowy niezwykle. I powiem tak troszeczkę przekornie, nawet cyfryzacja administracji publicznej następuje dużo szybciej, niż byśmy sobie to wyobrażali, a pandemia pomaga. Słuchajcie, moim gościem dzisiaj jest Tomasz Echter. Słuchajcie, Dyrektor pionu innowacji i jakości. E Jezus, centrum obsługi. Centralny Info ośrodek Centr informatyki. Spokojnie, ja też nie wiedziałem, jak to się rozwija, zanim tu nie przyszedłem. Do pracy. <grystanie> Centralny Ośrodek Informatyki, czyli takie dosyć specyficzna, chyba organizacja, tak? Taka państwowa firma informatyczna. Powiedz, Tomek, więcej o tym, co robisz i, i czym jest COI. Witam wszystkich serdecznie. Czym jest COI? Więc Centralny Ośrodek Informatyki jest instytucją gospodarki budżetowej, tak to się nazywa, czyli jesteśmy faktycznie instytucją publiczną, która nie może zarabiać, a naszym, natomiast naszym głównym celem jest to, żebyśmy wspierali Ministerstwo Cyfryzacji w działaniach związanych z cyfryzacją. Niektórzy mówią software house, ja bardziej myślę o nas jako takim consultingu, bo to nie jest... Tylko i wyłącznie wykonawstwo projektów, czy utrzymywanie rejestrów, z czego w ogóle coś się wywodzi, że rejestr PESEL, re, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, to, to, to są te bazy, od których zaczynał coś, utrzymywania, od utrzymywania których coś zaczynał swoje istnienie. Następnie zaczęło być to obudowywane oczywiście e-usługami, systemami dla urzędników, no bo jakoś z tymi bazami się trzeba łączyć i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy ciałem doradczym i wykonawczym dla Ministerstwa Cyfryzacji. Ja, może jeszcze zaznaczę, my z Tomkiem znamy się prywatnie sprzed N lat, jako koledzy po fachu informatycznym. To jest dla mnie niesamowite i bardzo pozytywne, że ludzie, których bardzo cenię za techniczne i menedżerskie kompetencje, pracują też, żeby rozwijać te, te sprawy dla państwa. I, I jednak dużo poszło do przodu. Tak wymienię kilka, które pierwsze przychodzą mi do głowy. Tak? Kiedyś trzeba było wejść dowód rejestracyjny, nie trzeba mieć dowodu rejestracyjnego papierowego przy sobie chyba jestem ciekaw może będziesz mógł się podzielić danymi jak wykładniczo wzrosła liczba podpisywanych dokumentów przez ePUA, przez profil zaufany i dość rzeczy które możemy sprawdzić w profilu GOV.pl i, i, i na tych profilach te wszystkie ewidencje tego jest sporo jak duży jest w takim razie co i jakby jakie są jaki jest podział de departamenty jak to, jak to działa Mm -hmm. i w tej chwili ma 1300 pracowników. Jeszcze dwa lata temu, kiedy przychodziłem do Soja, było ich około 500, więc to jest bardzo, bardzo o, duży wzrost. i rośniecie jak dobry software house, ponad dwukrotny wzrost. Lata. Tak. Y ja mam jeszcze ciekawszy wynik, jeśli można to tak ująć. Bo jak przychodziłem, żeby zacząć skupiać się na początku jeszcze nawet nie na nowych technologiach, ale na jakości, na user experience, na tym, żeby. Te systemy to wszystko, co robimy, było faktycznie z myślą o użytkowniku i dla użytkownika, to startowałem z ośmiosobowym zespołem. W tej chwili zespół ux liczy około 90 osób, a z, jeszcze z osobami od nowych technologii, od AI, od BI, no to jest nas już 150 osób, więc całkiem, całkiem też sporo. Jeżeli chodzi o to, jak, jak rośnie liczba podpisywanych dokumentów tego tej liczby jeszcze moc nie pamiętam, natomiast jeżeli chodzi o sam profil zaufany, no to w tej chwili już chyba mamy 14 milionów profili zaufanych, to też się bardzo, bardzo szybko zmienia. Także mm -hmm. ciężko, ciężko jest nadążyć za, za, za tymi liczbami i być na bieżąco. No ja pamiętam, yy, pracowałem kiedyś pod profesorem yy, Krzysztofem Rybińskim na Akademii Wistula. On był wielkim zwolennikiem, że autoryzacja do obywatela powinna się odbywać nie poprzez wizytę w urzędzie, tylko poprzez bank, ponieważ w banku każdy praktycznie Polak ma swoje konto i raczej bankowi zależy na tym, żeby sprawdzić czy Krzysztof Wojewodzić to Krzysztof Wojewodzić i pewnie poproszą mnie o dowód i bankierom raczej w kwestii tożsamości możemy ufać na, na Ktoś określił, że na równi z urzędnikami. I wydaje mi się, że to niezwykle pomogło, że w końcu ten postulat się zrealizował, i wydaje mi się, że to bardzo pozytywnie wpłynęło na, na, na ilość użytkowników. Zgadza się. Zresztą w tej chwili też, żeby zdalnie się potwierdzić swoją tożsamość też w samym Centralnym Ośrodku Informatyki mamy bardzo duży serwis desk i też można mm -hmm. online-nowo przez kamerkę wdzwonić się Pokazać, i potwierdzić tak? tą swoją tożsamość. Tak. Więc, oh, wow. więc jak najbardziej I idzie to do przodu i, i zależy nam na tym, żeby faktycznie jak najmniej tych wizyt mm -hmm. fizycznych w urzędzie było. Wspaniale. No, szczególnie, że no, COVID tutaj napędził, że tak powiem, ruch i motywację, i moim zdaniem tak, ja wyrabiałem podpis cyfrowy, pamiętam, w początku pandemii, kwalifikowany. No, to bardzo dużo dokumentów w tej chwili jako przedsiębiorca podpisuję. Kontrahenci podpisują, nie mając kwalifikowanego podpisu, właśnie profilem zaufania. Wcześniej mówiłeś o co będziesz mógł się podpytywać, o jakieś rzeczy, których, których może nie są jeszcze dostępne, no to z takich, że właśnie z takich planów, no to chcemy, żeby w ogóle podpisywanie dokumentów w prosty sposób było wem obywatelu w apce. Mamy to w backlogu, pracujemy już nad tym, tak? bo, bo w tej chwili mhm. trzeba. Tam, ja, ja, to, ja sam nie pamiętam, jaki jest adres tej strony, więc wpisuję w Google, podpisz dokument i gdzieś tam wyskakuje strona i, i na webie mogę podpisać. Natomiast zależy na tym, żeś po prostu jednak większość użytkowników w tej chwili korzysta z komórek, więc żeś na komórce po prostu mógł wyklikać, który do chcesz podpisać i go, i go pod, mógł szybko podpisać. Wow, to będzie fantastyczny progres, bo jestem pewien, że macie, że tam coraz więcej tego mobile first jest w mObywatel 2.0. No i właśnie chciałem cię o ten mObywatel 2.0 zapytać. No, bo już gdzieś chyba na impakcie to był pełnomocnik chyba rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Mówił na impakcie na konferencji, że będzie ten M-Obywatel 20 około rok temu. No i on wyszedł niedawno. No, jakbyś mógł powiedzieć o kulisach, bo było oczywiście dużo kontrowersji. Nagle wszyscy oczywiście zaczęli testować, to wysiadło. Jakbyś mógł powiedzieć, jak tak, co was motywowało? Dlaczego powstał M-Obywatel 2.0 I jaka jest jakby taka ścieżka rozwoju? Trochę o kulisach tego powiedzieć. To tak, to ja sprostuję. Na impakcie i faktycznie rok temu, i w tym roku to była ta sama osoba, to był Janusz Cieszyński. W tej chwili to jest minister cyfryzacji, bo wcześniej, bo wcześniej nie było ministerstwa cyfryzacji. Znaczy było, potem, potem kancelaria prezesa Rady Ministrów odpowiadała za obszar cyfryzacji i od niedawna znowu mamy ministerstwo cyfryzacji. Mnie to cieszy, no bo to jest podkreślenie roli cyfryzacji w kraju. Natomiast wracając do Twojego pytania i konkretów, no więc M obywatel w wersji pierwszej powstał. Nie pamiętam, 2017-2018 rok i powstał jako taka koncepcja portf cyfrowego portfela na dokumenty. No i to, to, i to było super, tak? od tego się, od tego się zaczęło, natomiast minęło 5 lat, 5 lat to jest oczywiście ogromna przepaść w, w IT, jeżeli chodzi o podejście zarówno do jakby sam, samych technikaliów, do, do mocy obliczeniowej urządzeń, do, do UX-a, więc, więc chcieliśmy, i to też jest tak, że nie od początku M-Obywatel był, był projektowany, realizowany w Centralnym Ośrodku Informatyki. Jest inna instytucja publiczna, NASK, w zasadzie NASK to, to jest kilka, kilka, kilka różnych spółek i w, jednej, w jednym z NASKów był ten M Obywatel 1.0 dewelopowany. Natomiast dwa lata temu została podjęta decyzja, że takie silosy, że trochę robimy w jednej instytucji, trochę w drugiej, trochę w trzeciej no to nie wpływa pozytywnie na jakość tego oprogramowania więc ten zespół NASKowy został przeniesiony do Centralnego Ośrodka Informatyki to jest, to jest dłuższa historia, natomiast no w ten sposób dwa lata temu mObywatel znalazł się w Centralnym w środku informatyki, i to był ten moment, kiedy my mogliśmy zacząć myśleć o tym nowym rozdaniu. Co, co zrobić, jak zrobić? Jakby koncepcja, jakby i Najważniejszy powód był taki, że chcieliśmy odejść od cyfrowego portfela na rzecz asystenta obywatela wam obywatelu. Stąd to podkreślanie 2.0. Z jednej strony to jest aplikacja zupełnie na nowo zaprojektowana, tutaj ogromna praca mojego zespołu, z której jestem dumny, bo nawet ostatnio dostaliśmy trzecie miejsce na Design Awards za, za ten layout od niezależnych sędziów, tak. Nie, nie sami sobie daliśmy tę nagrodę, ale ale to przede wszystkim to też, to też była duża praca, jeżeli chodzi o projektowanie UX-a z obywatelami. To było 11 dużych iteracji, kilkadziesiąt mniejszych iteracji, takich back and forth badań jakościowych, ilościowych, patrzenia na to, co działa, jak działa dla obywateli. I pamiętajmy, że my mamy tą grupę docelową bardzo szeroką, bo od uczniów, bo mogą mieć swoją legitymację uczniowie, nawet podstawówek, po oczywiście seniorów, emerytów, rencistów, więc, więc naprawdę trzeba. Wiele aspektów rozpatrywać. No więc przyświecało nam to, że po pierwsze chcemy, żeby aplikacja wyglądała bardziej nowocześnie, żeby. Odejść od portfela, no bo portfel no to masz ileś tam tamtych dokumentów. Oczywiście my je sukcesywnie dodajemy. dodajemy, Ostatnio została dodana możliwość umieszczania dokumentów lokalnych. Nam pierwsze było miasto z Duńska Wola z kartą mieszkańca z Duńskiej Woli. Natomiast no, dokumenty to nie wszystko. Chodziło o to, żeby faktycznie jak najrzadziej chodzić do urzędu, żeby jak najbardziej scyfryzować ten obszar i żeby jak najmniej myśleć, tak? bo... Moim zdaniem sukces cyfryzacji jest nie wtedy, kiedy są łatwe usługi, tylko najlepiej, kiedy w ogóle ktoś myśli za ciebie. Masz tego swojego asystenta i jeżeli tylko da się coś wykonać za ciebie, to, to tak powinno być. Zresztą jak są rankingi cyfryzacji, na przykład ranking międzynarodowy DESI, no to tam punkty dostaje się za to, że na przykład nie bierze się od obywatela danych, które on już podał, tak? Więc jeżeli mam wypełnić jakiś formularz, no to nie powinienem po raz 17 wpisywać numeru PESEL, daty urodzenia i innych danych, które państwo już ma. Tylko to już powinno być za mnie wypełnione. A najlepiej by było, żebym w ogóle nie musiał wypełniać formularza, tylko czynność numer jeden wywołuje czynność numer dwa, trzy i pięć i, i dzieje się to za mnie. To, to tak samo jak w tej chwili mamy z składaniem deklaracji podatkowych. Jeżeli nic nie zrobisz, to i tak ta deklaracja zostanie za Ciebie złożona. Tak? I, i, I to jest właśnie moim zdaniem tak, tak, tak najfajniej przeprowadzona yy, cyfryzacja. To jest dokładnie prawda, to co mówisz. Nie tak dawno temu, parę miesięcy temu, kupiłem nieruchomość i oczywiście miasto Wrocław przy, przy wysłało mi, że mam wypełnić super dużo dokumentów. Wszedłem oczywiście na elektronicznie, wypełniłem je popełniłem jakiś tam drobny błąd, więc miasto Wrocław napisało mi, że popełniłeś jakieś tam drobne urwce. Po czym jeszcze raz, oczywiście, za, z, wysłało mi, żebym wypełnił to tym razem papierowo i tak, mniej więcej ta cyfryzacja jest, powiedziałbym, bardzo hybrydowa, bo procedury dalej są stare, tak? czyli wysyłamy sobie listy, tak? I, a, ale możliwości już są nowe. No i ja, jako osoba, która chętnie korzysta z cyfryzacji, Właśnie wypełniając to elektronicznie, no to tam się zapełnia pełno rzeczy, bo tam trzeba. Takiej deklaracji, którą przed chwilą pokazywałem, no to tam jest tak, miasto Wrocław, Wrocław, gmina, Wrocław, no po prostu obłęd i to w trzech miejscach trzeba wypełnić. Tak. tak, tak. I, I to bardzo często tak wygląda, i to, to, o czym mówisz, no to jest no to, co mamy, nie wiem, w różnych usługach Google'a, Facebooka, tak, jakieś tam logowanie, wypełnianie, jak chcesz kupić, nie wiem, Coś na internecie, no to on ci od razu Twój adres podstawi. No to wszystko działa i cieszę się, że jakby państwowo też działa, ale jeszcze zanim przejdziesz dalej, no to, no to muszę Cię zapytać: no z drugiej strony, yy, bezpieczeństwo, nie? Bezpieczeństwo tego, yy, no wiesz, jak tam z Facebooka coś mi zniknie, no to Facebook zły, ale już yy, taki. Yy, Ośrodek informatyki, to bardzo nie chcę się narazić na jakieś problemy, mm. bo to, to jednak się komuś tam oberwie. I powiedz, jak dbacie o to bezpieczeństwo, bo to jest bardzo trudny temat. Tak, czy znaczy to jest. Yy, ja sam, póki nie przyszedłem do Centralnego Ośrodka Centralnego Informatyki, no to, to, to nie spodziewałem się, jak wielkie i nacisk, jak duży tutaj i jak mocny zespół jest bezpieczeństwa. Więc, więc to, to bezpieczeństwo, ono jest adresowane na, na wielu poziomach. Jest oczywiście pierwszy i najważniejszy, to co dla nas jest takie korowe, to są oczywiście rejestry państwowe. I dostęp do rejestrów państwowych, to jest, no, jakby pomijając kwestię, to jak to jest monitorowane na bieżąco, tak? to jest zespół pracujący 24 na 7 to jest zespół, który pracuje na miejscu, żeby wszystko monitorować. Więc to, to jest jedna kwestia. Tam, to wchodzi, tutaj wchodzimy w kwestię tego, że masz osobne, osobne sieci. Jeżeli chodzi o urzędników. Urzędnicy pracują w urzędach na systemie, który się nazywa systemem źródło. To jest system, który też jest re, re, wytwarzany w Centralnym Ośrodku Informatyki. I to jest i źródło działa na osobnej sieci z dostępem do rejestrów państwowych. Właśnie po to, żeby różne podatności niezwiązane z naszymi systemami, jak najmniej jakby, jakby żeby zmitygować ten wektor ataku, tak? Czyli, czyli w ten sposób dodatkowo zadbać o to, że, że te dane są bezpieczne, więc kwestia podejścia tutaj nie chcę wchodzić też w szczegóły, bo, bo nie o wszystkim oczywiście wiadomo, że, że, że mówić można. Natomiast natomiast więc jest to osobne, wydzielone sieci. Natomiast tam, gdzie wiadomo, że nie wszystko może być. Znaczy na koniec dnia i tak musimy oczywiście z tego obywatela, z aplikacji czy z, czy z innych systemów się też dostać do, do rejestrów państwowych, więc, więc to też jest zrobione w odpowiedni sposób za pomocą odpowiednich monitorowanych tam endpointów, end tak żeby to mogło zadziałać. Natomiast na pewno to, co interesuje wszystkich, kiedy udzielam jakichś wywiadów, czy, czy jestem gdzieś tam pytany, no to czy śledzimy użytkownika i co z tymi moimi danymi w, w aplikacji, a co się stanie, jak mi ukradną telefon? I tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to, na co też, też czekamy po części, to jest kwestia tego, że w, za kilka miesięcy zostanie upubliczniony kodem obywatela. Więc wtedy jak najbardziej już wszyscy będą mogli sprawdzić, co jest w tym kodzie i zobaczyć, że żadnego kodu śledzącego, czy, czy jakkolwiek inny sposób niebezpiecznego w tej, w tej aplikacji nie ma. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o zabezpieczenia, no to oczywiście te certyfikaty i, i wszystkie takie elementy backendowe, które są w aplikacji, one też przechodzą audyty bezpieczeństwa na bieżąco pod kątem dziur w kodzie, pod kątem tego, jak, jak ta architektura została. Przygotowana, więc tych poziomów bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób dbamy o to, żeby coś nie wypłynęło, czy nie zginęło, jest, jest bardzo wiele. I muszę przyznać, że gdybym był osobą, która w bezpieczeństwie pracuje, no to naprawdę rozważałbym Centralny Środek Informatyki jako ciekawego pracodawcę, bo. Pracowałem wcześniej w bankach, i w bankach to bezpieczeństwo i te różne poziomy, jak dbamy o bezpieczeństwo, czy architektura, była naprawdę zaawansowana, ale to nadal było nic przy tym, co zobaczyłem tutaj. O, to dobrze słyszeć z Twoich ust. Użyłeś stwierdzenia, że po osobnej sieci, czyli czy istnieje jakaś taki, że tak powiem, intranet administracyjny, czy miałeś na myśli to, że po prostu jest jakiś firewall i osobny serwer? Nie, 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 nie. To? nie, 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 nie. To, są oso, to są osobne połączenia, to są osobne połączenia sieciowe. Tak? Potem my na przykład też czyli de facto kątem... taki mamy administracyjny intranet tak naprawdę, tak? To tak, tak, nie tak, wychodzi tak. na jest, jak robiliśmy badanie z użytkownikami systemu źródło, czyli tego systemu dla urzędników, no to tam jest jakby to potwierdzenie, gdyby ktoś mi nie wierzył, bo na przykład urzędnicy skarżyli się na to, że jeżeli chcą zgłosić błąd w źródle, to muszą się przełączać na inny komputer. No bo właśnie systemy źródłowe nie mają dostępu do internetu, one są tylko, to jest bezpieczna, wydzielona sieć właśnie po to, żeby te dane w żaden sposób wypłynąć nie mogły. Tak? Bo, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ryzyko włamania się, tylko trzeba też mitygować ryzyka związane z tym, że. Coś po prostu nie do końca w bezpieczny sposób może z systemu korzystać. To jest bardzo ciekawe. Bardzo często o tym zapominamy, mówiąc o cyberbezpieczeństwie, że można, że tak powiem, wręcz fizycznie zabezpieczyć, tak? Tą sieć. Oczywiście no, ktoś tam może się podpiąć i to. Ściągnąć. no ale to będzie też bardzo łatwo do wychwycenia, tak, jeżeli ktoś by próbował... To, do, to oczywiście do, do takiej jest pełna do... rozliczalność, po, hmm. poza tym też to nie jest takie podpięcie się, tam, tam trzeba mieć hmm. odpowiednie klucze, certyfikaty, hmm. żeby się podłączyć, zalogować, więc naprawdę tych leveli jest bardzo, bardzo hmm. wiele. A jeszcze, jeśli mogę, to jak pokazałeś ten dokument z Wrocławia, czy, czy, czy ten formularz z Wrocławia, to tak naprawdę poruszyłeś Naraz trzy, trzy ważne kwestie. Yy, i związane z cyfryzacją i z tym tempem cyfryzacji. Yy, I władza centralna nie może wymuszać czegoś na władzy samorządowej. Więc, to, że my yy, z cyfryzacją idziemy do przodu na poziomie krajowym, no to nie znaczy, że to się zawsze z automatu przełoży na poziom samorządowy. Oczywiście my mamy takie podejście, powiedziałbym startupowe, czyli jeżeli wprowadzamy i szukamy early adapters, jeżeli, jeżeli wprowadzamy jakąś nową funkcję, na przykład lokal, płatność za podatki albo na przykład będziemy wprowadzali usługi dla, dla samorządów, w ogóle stworzyliśmy takie rozwiązanie low-code, no code ostatnio do tego, żeby stopniowo ePUAP wygasić i zastępować ePUAP bardziej przyjazną platformą i właśnie, żeby umożliwić tworzenie formularzy czy tworzenie e-usług, które korzystają z tych danych, które już posiadamy. I też będzie udostępniane samorządom, no to właśnie mamy takie podejście, że oczywiście nikogo zmusić nie możemy do tego, żeby z tych rozwiązań korzystał, ale po prostu szukamy tych ośrodków miejskich, gmin, które chcą z tego korzystać i wierzymy, że pierwsi użytkownicy, którzy z nami przejdą tę ścieżkę, zobaczą, że, że warto, mieszkańcy zobaczą, że fajnie, że ich gmina, miasto się cyfryzuje, stwierdzą, że, że znaczy będą wywierali presję potem na ościennych gminach czy, czy, czy w inny sposób na to, żeby kolejne i kolejne gminy się cyfryzowały. Więc więc takie jest nasze podejście, właśnie po to, żeby nie było tego rozwarstwienia, że z jednej strony masz super cyfryzowane państwo, a, a z drugiej masz gminy, gdzie wszystko się jeszcze odbywa w papierze. Mhm. Wspomniałeś jeszcze, chcę wrócić do Twojego działu i tego, czym Ty się zajmujesz. Wspomniałeś, że duży nacisk teraz kładziecie na, na user experience i to faktycznie nie jest łatwe, tak? Od, od uczniów po, po emerytów, yy, bardzo złożona sieć usług, tak? I, I z czasem to jest istotne, co wspomniałeś, że będziecie dążyć do otwartości, tak? czyli do jakiegoś, do że tak powiem, wtykania lokalnych wtyczek czy lokalnych dokumentów do. Tej tej szyny danych, którą, którą dostarczacie. To jest bardzo ciekawy kierunek. Ale powiedz więcej, tak od kuchni, jak wygląda takie badanie UX-owe? Realnie robicie takie warsztaty, tak, że zapraszacie osoby z różnych grup wiekowych, zawodowych i tak dalej, żeby zobaczyć, jakie są ich opinie o pierwszych makietach, czy, czy robicie to też, rozumiem, wszystko in-house, tak? Macie faktycznie zapraszacie tutaj gdzieś do biura, czy chodzicie do nich? Jak to, jak to w praktyce o, mhm. opowiedz działa? Więc w Centralnym Ośrodku Informatyki mamy fokusownie, więc moglibyśmy zapraszać ludzi do, do nas do biura. I tak też się działo przed, przed COVID-em. Natomiast COVID wszystko zmienił i. Większa się stała, że tak powiem, świadomość i możliwość tego, żeby stawiać jednak na badania zdalne. Więc my mamy oczywiście podpisane umowy z firmami, które rekrutują dla nas respondentów o zadanej demografii czy innych cechach, tak? Bo, bo na przykład jak badaliśmy funkcję upoważnień, żeby jak już muszę coś załatwić, ale nie mogę iść osobiście, to żeby ktoś inny to za mnie zrobił. No to na przykład prosiliśmy, żeby oprócz zadanej demografii, żeby na przykład ci respondenci to były osoby, które załatwiły coś w urzędzie w ciągu ostatniego miesiąca, albo które załatwiają coś regularnie, zarówno przedsiębiorcy, jako osoby fizyczne, więc po prostu jeżeli chodzi o badania jakościowe, no to określamy, respondentów, jakich jaki chcielibyśmy przebadać. No i następnie prowadzone są badania, no te badania wyglądają różnie, no w zależności od tego jaki jakiego projektu dotyczą, albo po prostu pytamy ludzi o, o ich doświadczenia, albo najczęściej pokazujemy makiety, projekty tego, co Chcemy wdrożyć i zadaje, zlecamy zadanie. Spróbuj zrobić na tej makiecie rzecz A, potem spróbuj rzecz B. Patrzymy, w jaki sposób osoba wchodzi w interakcję z, z tym naszym projektem. Dopytujemy się, co może być trudne, pytamy się o inne doświadczenia, więc no, wszystko zależy od, od konkretnego projektu i od potrzeb, jakie, jakie mamy. Natomiast no, mniej więcej w ten sposób wyglądają badania jakościowe i one są przeważnie, Niezdalne, to też nam, że tak powiem, ułatwia, no bo dzięki temu łatwiej nam dotrzeć do szerszej, bardziej zróżnicowanej grupy, y, którą chcemy przebadać. No bo wiadomo, że gdyby to, miało to się odbywać u nas w biurze, no to ktoś by musiał z, na przykład z mniejszej miejscowości na drugim końcu Polski przyjechać. A to też y, oczywiście badanie by i wydłużało i, i podnosiło jego koszty. Mhm. Y, prowadzimy też badania y, ilościowe, to rzadziej. No to wtedy, wtedy też czasami się posiłkujemy po prostu zewnętrznymi firmami, które w tym się specjalizują i na zadanych grupach prowadzą po prostu dla nas takie ilościowe mhm. badanie. Ty powiedziałeś też, że, no właśnie, jak jesteśmy przy ilościowych badaniach, że Ty też odpowiadasz za tematy machine learning i big data. No i właśnie, no to jest temat, gdzie przetwarzasz, przetwarzacie ogromną ilość danych i to daje możliwości uczenia się. Na przykład, zrobienie testów AB, nie wiem czy robi się to Robimy na obywatelu, no to może dać niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o stwierdzenie, który interfejs, które rozwiązanie, który kafelek lepiej się nadaje. No więc tutaj jesteśmy tak naprawdę na początku jeszcze naszej drogi, bym powiedział, bo tak jak ja przyszedłem dwa lata temu do, do Centralnego Ośrodka i zaczęliśmy od budowy zespołu UX, tak, zespół AI, ML, tych, tych nowych technologii, to jest kwestia dopiero od listopada zeszłego roku, więc jeszcze, jeszcze pełnego roku nie mamy. Jak najbardziej chcemy. Wykorzystywać ten zespół i umiejętności tego zespołu do, do tego, o czym wspomniałeś, ale oprócz tego realizujemy inne, inne projekty. Na przykład realizujemy projekt związany z analizą opinii prawnych, które są przez jedną z większych publicznych instytucji państwowych regularnie przygotowywane, jest wielu radców prawnych i i jest ich tak wielu, że ciężko tam o wymianę wiedzy. Czyli tutaj e, też masz na myśli pewnie rządowe centrum legislacyjne, tak? Bo e, tak, te, taka jest Akurat, instytucja. E, e, mhm. e, generalną. Okay. Bo e, ja to się to zastanawiam, jest, to, jest, to jest, jest. jest bardzo ciekawe co mówisz, bo ja pamiętam, że ten postulat jeszcze za bardzo dawnych czasów, jak ja pracowałem dla Agendy Ministerstwa Edukacji Narodowej, padał postulat, że bardzo często rząd czy agendy rządowe ministerstwa zlecają, Prawda, ekspertyzy prawne? Na ten sam temat trzy ekspertyzy powstają, które zazwyczaj jednak mówią to samo, na szczęście, no ale to są koszty, tak? koszty, które idą z kieszeni obywatela. Gdyby znaleźć jakiś system czytania tego i nie powielać tego i dzielić się tą wiedzą, to mielibyśmy duże oszczędności. Tak, znaczy to prokuratoria generalna to akurat jest taka instytucja, która też reprezentuje skarb, skarb państwa przed sądami. I, I tutaj jest bardzo duża świadomość tego, że przeciwnicy na sali sądowej też z czasem będą mieli takie systemy i wtedy będzie ciężko wygrać batalię. Ale oczywiście prokuratoria to jest dla nas pilot. To, to, to jest po prostu nasz pierwszy użytkownik, od którego zaczynamy. Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi właśnie o całą kwestię prawodawstwa, które wiemy, że w Polsce. Jest mocno skomplikowane i jest tego bardzo dużo, no to to jest idealne miejsce, żeby wykorzystać właśnie uczenie maszynowe i modele językowe, żeby to wszystko wspierać i usprawniać. No bo najgorsze, co może być, to tak jak powiedziałeś, jak na podstawie tych samych danych wejściowych są dwie sprzeczne ze sobą opinii, tak? No to na pewno nikomu życia nie ułatwia. Jak Ciebie słucham, jestem pod dużym wrażeniem kompetencji i takiego. Hmm... Przekonanie, jakie masz, jak o tym mówisz, ale na pewno na drodze do robienia M-Obywatel 2.0 i całej Twojej pracy napotykasz na szereg trudności. Ja wyobrażam sobie, że nie wiem, dwa lata temu, jak zaczynałeś pracę, no to gigantyczną trudnością było choćby przekonać specjalistów od IT, którzy mają bogatą ofertę na rynku, może teraz ciut yy, uboższą, żeby wcześniej pracowali dla rządu, yy, tak? Pewnie nie wiem, czy jest obowiązek umowy o pracę, tak? Który też jest rzadki dla, dla informatyków. No jakby to. To, to było pierwsze wyzwanie, które mi przychodziło do głowy, jak zaczynałeś pracę. Ale pewnie jest jeszcze szereg innych wyzwań, jakbyś mógł opowiedzieć, co, co stanowi trudność w odróżnieniu od tak, takiej pracy w przemyśle. To mhm. znaczy tak, ja ostatnie cztery lata przed cołem spędziłem w konsultingu i w dużych bankach. Więc jak ktoś pracował w dużych bankach, to biurokracja i korporacjonizm. Nie powinien być mu obcy, może straszny, to nie wiem, ale na pewno nie powinien być obcy, więc ja aż tak się tego wszystkiego nie bałem. Wiedziałem, że na pewno taką nowością będzie prawo zamówień publicznych, no bo to jest dodatkowy, że tak powiem, narzut na, na, na te wszystkie nasze działania. Faktycznie bardzo dobrze zdiagnozowałeś, że pierwszym, pierwszym wyzwaniem była kwestia rekrutacji, oczywiście, pracowników. Natomiast tutaj o tyle miałem ułatwione zadanie, że co i oferuje stawki rynkowe. Fakt, są to tylko i wyłącznie umowy o pracę. Natomiast naprawdę jesteśmy w stanie stawkami konkurować z, 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 no, z resztą rynku. Zamawiamy regularnie raporty płacowe, po to, właśnie, żeby wiedzieć, jak, gdzie jest ta mediana, i, i sprawdzać na bieżąco, czy, czy, czy nasza oferta jest równa z ofertą rynkową. Natomiast o tyle miałem też łatwiej, że. Na początku celowaliśmy przede wszystkim w seniorów albo silnych midów, i tutaj Senior czy MIT to jest już taka osoba, która nie tylko patrzy i wyłącznie na pieniądze. Oczywiście to nie jest tak, że przyjdzie pracować za jedną trzecią stawki rynkowej, ale, ale też patrzy na to, że chciał czy chciałaby zrobić coś innego, nowego, może niekoniecznie przyczyniać się do tego, żeby sprzedawać, mówię kolokwialnie, garnki, ale, ale generalnie, żeby tam kolejne komercyjne produkty wypychać, tylko, tylko zrobić coś, co ma faktycznie duży wpływ i no jest po prostu po prostu pożyteczne. Więc, więc na tym udawało mi się, że tak powiem, dużo wygrywać i, i przekonywać osoby, że do nas dołączały. Skala projektów to też jest coś takiego rzadko spotykanego. Oczywiście, jeżeli pracujesz w bardzo dużej korporacji zagranicznej i, i tworzysz dla rozwiązania na, na cały świat, czy na dużą część świata, no to, to, to z tym nie wygramy. Natomiast jeżeli na przykład tworzysz Coś, nawet w dużych firmach na, na, na rynek polski, no to na ogół one się skupiają na jakichś segmentach klientów. Tak? Bank, dla którego pracowaliśmy, też skupiał się na pewnym segmencie klientów, natomiast my y, skupiamy się na praktycznie wszystkich obywatelach, którzy, którzy już są, są w wieku, który pozwala na korzystanie z rozwiązań cyfrowych i to też jest super wyzwanie, zwłaszcza dla, dla UX-owców to jest super wyzwanie. Jak zrobić aplikację, która z jednej strony będzie wyglądać nowocześnie, ale z drugiej strony pozwoli mojej babci też wykonać odpowiednie czynności. Zresztą jak wprowadziliśmy M obywatela 2.0, to też spotkaliśmy się wtedy z masą uwag w social mediach, masą uwag od projektantów, którzy też mówili, że ja bym to zrobił inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej. No i tutaj odpowiadaliśmy, że ciężko jest zrobić aplikację dla wszystkich. Natomiast jakby w badaniach nam wyszło, że What? Lepiej będzie, jeżeli to będzie działało w ten sposób, lepiej będzie, jeżeli coś będzie działało w inny sposób. Oczywiście to nadal nie jest praca skończona. To jest y, trochę ograniczeń, o których myślę, że zwykły programista nie zdaje sobie sprawy, jak się pracuje dla, y, dla rządu. Ja, ja też pracowałem i jednym z tych wyzwań jest bardzo duża konieczność dopasowania się z y, y, tych aplikacji dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, tak? słuchu, wzroku, ruchu. I to też sprawia, że ten interfejs nigdy nie będzie aż taki no, szalony, no bo to musi być łatwe dla obsłużenia dla osoby niewidomej. Na przykład jestem pewien, że, że Wasze produkty są zgodne, w, przynajmniej w webie, z WCAG, pewnie dom 2.1, zgodnie z, zgodnie z ustawą o, o interoperacyjności, o dostępności. No i właśnie, i, 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 z tym, i z tym też trzeba się pogodzić. To ma być użyteczne. To nie ma wygrywać nagrodę na najlepszy interfejs. Znaczy, cieszę się, że dostaliście tę nagrodę, ale na pewno nie za to, że to było najpiękniejsze, tylko właśnie za to, że było to użyteczne. Tak? I chciałbym, żebyś o, 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 o tym trochę powiedział, właśnie w kwestii UXO czy to też jest, że tak powiem, pod Twoimi skrzydłami dopasowanie do osób choćby w niewidomych. Jak najbardziej mamy cały zespół dostępności cyfrowej, który na tym się skupia, zarówno jeżeli chodzi o weba, jak i aplikację mobilną. To jest, oczywiście, to jest bardzo ciężka praca, bo to jest tak, że niekoniecznie zawsze wcześniej i na każdym etapie o tej dostępności ktoś myślał, więc zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty, które. Powstały wcześniej, a my je tylko poprawiamy, czy, czy, czy prowadzimy, czy wprowadzamy nowe, kolejne wersje, no to jest to, jest to wyzwanie, żeby, żeby nad, to poprawiać, nad tym pracować. Bardzo dużo jeszcze jest pracy przed nami na, na tym polu, Natomiast natomiast naprawdę staramy się bardzo mocno dbać o to, żeby priorytet w, w backlogu tych działań związanych z dostępnością utrzymywać. Możliwie wysoki. To, to też jest tak, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o, o piękność, o dostępność. Przede wszystkim, oczywiście, skupiamy się na feedbacku z badań, zarówno badań związanych z, po prostu z tym, jak się z tego korzysta, jak i z audytów dostępności. Natomiast to też nie jest tak, że spoczywamy na laurach, wypuściliśmy jedną wersję i, i okej, okay, to jest nowa wersja i teraz poczekajcie dwa lata na kolejną, absolutnie nie. Na przykład całkiem sporo, niedawno część naszego zespołu warsztatowała się z przedstawicielami Apple'a ze Stanów, właśnie pracując nad, z nimi nad feedbackiem odnośnie naszej wersji iOS-owej. I tam już sporo zostało razem wypracowane i też mamy w backlogu wprowadzenie tych zmian, po to, żeby jeszcze lepiej korzystać z natywności i z tego, jak, jak projektowane są aplikacje, te najlepsze aplikacje na, na, na iOS-a. No i oczywiście też z automatu wdrażamy poprawki, zmiany na Androida tego, co, co działa. Też na przykład część rzeczy, co ciekawe, czy, czy uwag wynika na przykład z tego, że nie jesteśmy do tyłu, tylko jesteśmy do przodu. Czyli sporo osób na, narzekało na to, że scroll, poziomy dokumentów w iOS-ie jest taki skokowy, nie, nie do końca działa tak, jakby chciały. No i to na przykład wynika z tego, że skorzystaliśmy z najnowszych bibliotek Swiftowych. No i... To rozwiązanie okazało się, że nie jest tak dobre, jak te rozwiązania wcześniejsze, tak? I, te, i, i, i nad tym pracujemy, żeby to, to poprawić i, i, i wypracować własne rozwiązanie, bo biblioteka jeszcze w, w tym kontekście jest nie do końca rozwinięta. A powiedz Tomek dwa słowa więcej, jak to działa? Bo ja też pamiętam, że tak powiem, za moich czasów też było prawie dekadę temu to faktycznie zainteresowanie Big Techów yy, współpracą z rządem było ogromne. To znaczy ja chyba za tamtych czasach się widziałem z wiceprezesem i Intela i, yy, i, i, i Apple'a. Jak to wygląda, czy to sam Apple, który jest, jak wiemy, firmą dość daleko, dość rzadko, nie mającą dużego przedstawicielstwa w Polsce, czy oni się z wami kontaktują? Czy wy macie z nimi jakąś krótką linię? Jak to działa? Czy ma jakiś departament do współpracy właśnie z gowem? Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, od czego się zaczęła współpraca z Zaplem. To po prostu już mój zespół mi powiedział: Słuchaj, warsztatujemy się Zaplem, więc zupełnie szczerze nie, nie, nie powiem, jak tutaj się zaczęło. Natomiast, zarówno do nas, jak i do ministerstwa, do ministra, Biktechy się odzywają i współpracują. Oczywiście to różnie w zależności od projektów wygląda, natomiast, no jednak, ze względu na to, jaki jak impact mają nasze aplikacje, jaki zasięg mają na nasze aplikacje i generalnie też na skalę projektów, jakie mamy w Centralnym Ośrodku Informatyki. No to jest ten plus, że nie mamy z tym problemu. To znaczy, to nie jest tak, że, że tutaj jesteśmy super ważni i na skinienie do nas ktoś przychodzi, absolutnie nie, ale mamy partnerskie relacje i, i możemy liczyć na, na pomoc i na to, że ktoś ten telefon po drugiej stronie odbierze i, i się z nami przewarsztatuje, pomyśli o, o jakichś ciekawych nowych projektach. No i to, to jest wracając do tego jak przekonać pracowników żeby do nas przyszli no to, to jest jedna z kolejnych takich rzeczy o których można wspominać także właśnie to nie jest tylko i wyłącznie praca gdzieś tam w piwnicy centralnego ośrodka informatyki ale naprawdę sporo rozmawiamy zarówno z dużymi big techami jak i sporo też rozmawiamy i na to planujemy kłaść mocny nacisk jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową i chwalenie się naszymi rozwiązaniami na zewnątrz no i też oczywiście wymianę tych doświadczeń z krajami które w cyfryzacji też są mocne, jak Estonia czy Ukraina. No to czas na podchwytliwe pytanie: czy będzie M-Obywatel na Apple Vision Pro? <śmiech> <śmiech> Myślę, że ma, mamy taki zespół, który, który, który jest taki mocno do, do przodu ojajowy, więc, więc pewnie by chciał. Czy i kiedy będzie ciężko mi powiedzieć? Natomiast jak robiliśmy makietę obywatela to też robiliśmy na przykład makietę obywatela na i Watcha. także oczywiście, oczywiście są, są, takie rzeczy są największym fanem dla zespołu, więc, więc możliwość pobawienia się pomyślenia, jakby to mogło wyglądać, zawsze jest. Potem to jest już tylko i wyłącznie kwestia po prostu backlogu. To nigdy nie jest z, z gumy nasza możliwość wdrażania kolejnych rzeczy, więc wiadomo, że trzeba to priorytetyzować w zależności od potrzeb. I to też mnie ciekawi, czy jak robicie testy AB, czy wypuszczę jakieś wczesne wersje? Wielokrotnie firmy pozwalają, że OK, mogę coś zatestować, mogę sprawdzić. Czyli tacy takie grono sympatyków e, waszych rozwiązań, czy istnieje jakaś lista mailingowa, albo macie, czy to jest jakiś dobór z y, próby, powiedz, jak to działa. Mhm. Więc przed startem mobywatela 2.0 y, przez stronę info.mobywatel.gov.pl zapraszaliśmy do udziału w beta testach. Yy też jest strona gov.pl/ukośnik-cbip. To jest skrót od cyfryzacja badania i projektowanie, gdzie co jakiś czas pojawiają się zaproszenia do wzięcia udziału w badaniach ilościowych, jakościowych, więc zbieramy, zbieramy takie takie grupy ad hoc. Natomiast jeżeli chodzi o M-Obywatela i o taką taki powiedziałbym stały team, to planujemy coś takiego uruchomić wraz z upublicznieniem naszego backlogu, bo w tej chwili pracujemy między innymi nad tym, żeby cały nasz backlog był w pełni publiczny, właśnie po to, żeby no, pogłębiać ten dialog z użytkownikami, tak? bo na koniec dnia to, na czym nam zależy, to jest tworzenie apki, z której ludzie chcą korzystać, a nie muszą. Tomek, ja ciebie słucham z ogromną przyjemnością, bo to jest to, o co... Ja też walczyłem, żeby właśnie, mówisz, otwarty kod, tak? I, I jeszcze do tego otwarty backlog. Od razu wiele osobom, które pracują w prywatnych firmach, no to przejdą ciarki, że to, no to czy to bezpieczne, kod ktoś wykradnie, zrobi to samo, no na Boga niech zrobi, tak? Niech, nie wiem, czy znajdzie dziurę. No to jak znajdzie dziurę, to bardzo dobrze, żeby Dokładnie. znalazł dziurę. I to jest to myślenie, którego, prawda, nie, nie masz raczej w bankach. Nie do pomyślenia, żeby bank, nie wiem, upublicznił kod swojej aplikacji. To jest coś niesamowitego, gdzie właśnie ta siła społeczności, jakichś pasjonatów. Mi się kiedyś zdarzyło znaleźć dziurę w jednym z takich światowych rozwiązań finansowych. I, e, i dostałem od do nich no jakieś tam, że tak powiem, dosyć dużą nagrodę za to. E, znam też kolegę, który znalazł w, akurat w Polskim Banku taką dziurę, konkretnie w Bliku i dostał lifetime bana na korzystanie z Blika, jest odznaczony. <laughs> Więc to kwestia podejścia, tak? Czy idziemy w podejście światowe, że e, chcemy, żeby ludzie znaleźli dziurę i nam ją zgłosili, bo większość pasjonatów zrobi to z dobrej woli. Pokażę, słuchajcie, to możecie poprawić, albo możecie to zoptymalizować ten kod. To jest niesamowite, bo te rzeczy są mierzalne. W informatyce. I jeżeli będzie też otwarty backlog, no to możemy uruchomić jakąś dyskusję, coś jest pilniejsze, jakieś głosowania, nie mogę sobie wyobrazić. No i właśnie, jak już jesteśmy przy backlogu, no to, to zdradź, zanim będzie publiczny, zdradź tutaj w podcaście Scola Mobile, co jest na roadmapie na najbliższe 2-3 kwartały. Mhm. Mm, więc na roadmapie mamy na pewno zastrzeganie PESEL. Mm, tutaj kwestia jest: yy... Bardziej tego, żeby też była gotowość instytucji do korzystania z tego rozwiązania, że faktycznie jak ja sobie ten PESEL zastrzegę, to w danej instytucji, na przykład finansowej, ktoś sprawdzi, że on jest zastrzeżony. Tam obligo jest na połowę przyszłego roku, więc to jest taki najpóźniejszy termin, kiedy to faktycznie będzie produkcyjnie działało, nie pod kątem samego wdrożenia, tylko możliwości korzystania z tego. Pracujemy intensywnie nad wspomnianymi upoważnieniami. Oprócz tego z takich ciekawych rzeczy, no to też współpracujemy z Ministerstwem Przedsiębiorczości, a czasami są długie te nazwy. W każdym razie y, y, usługi dla, y, dla przedsiębiorców, jak najbardziej, bo, bo tutaj tego wem w obywatelu. Y, czyli co to, mogło, co nie to mogłoby być, y, te usługi dla przedsiębiorców? bo jestem y, o, Szybkie otworzenie firmy, szybkie mm. y, zmiany, jeżeli potrzebujesz, no w CIDG teraz wprowadzenie okay. zmiany, no to cza, czasami jest takie, powiedziałbym, wyzwanie, więc. Czyli de facto, związane. żebym w, za, nie wiem, pół roku czy do roku, Mógł z poziomu aplikacji nie wiem, założyć firmę, zmienić jakieś tam, tak. nie wiem, swoje PKD, takie rzeczy. Do, do, dokładnie tak. Kolejna kwestia to jest bardzo projekt, który o, trwał jeszcze długo przed tym, jak przyszedłem, to, to są edoręczenia, czyli żebyśmy w końcu przeszli z listów papierowych na, na listy cyf, cyf, cyfrowe. Mhm. Oczywiście, znowu to, to, to jest tak, że i to też ludzie tego nie rozumieją, I, i jeżeli jesteśmy za coś hejtowani, to często jesteśmy hejtowani za rzeczy, na które nie mamy wpływu. Legislacja bo pewnie. Jedną tak? rzecz. Mhm, czyli jest to. Tak, oczywiście, legislacja, tak. Więc co z tego, że my jesteśmy gotowi z rozwiązaniem technicznym, jeżeli y, musimy czekać na, na legislację, albo musimy współpracować też z innymi ośrodkami publicznymi, bo to nie jest tak, że y, public to jest jedna wielka firma i, i wszyscy ze sobą współpracują i każdy na każdy musi coś wymusić. Y, raczej y, jest to wiele różnych. Firm, które ze sobą współpracują na no ogół w sposób dobry, ale oczywiście czasami przeszkody różnego typu są. Mhm. Chciałem Ci jeszcze, Tomek, zapytać, no bo dopłynęło do nas około nie wiem, miliona osób z Ukrainy, ale też mamy dość dużą proporcję, to już jest chyba górne kilkanaście procent tej, tej liczby migrantów z Białorusi, tak? Osób, dla których polski nie jest pierwszym językiem i osoby, które też mają sporo do załatwienia w tym kraju, a nie zawsze rozumieją, tak? No bo ta parków jasne, tu mam dowód, tu mam PESEL, tu idę do urzędu, te osoby nagle, wiesz, przyjechały i też chcą załatwiać rzeczy, tak? Konto bankowe to pewnie będzie jedna z pierwszych rzeczy, więc tu się nam otwiera furtka na otwarcie M obywatela. No i powiedz, jak sobie z tym tematem radzicie. To znaczy, konto bankowe to jeszcze nie umożliwi obcokrajowcowi uruchomienia uruchomienie M obywatela. No bo to jest kwestia tak naprawdę jedyni obcokrajowcy, którzy mogą tego z tego M obywatela faktycznie korzystać, to są Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną po 24 lutego zeszłego roku. No znowu, tutaj wracamy do tematu legislacji. To tak samo jest nawet, my mamy oczywiście w planach przygotowanie kolejnych wersji językowych, natomiast to, że my zrobimy, przetłumaczymy apkę to jest jedna rzecz, natomiast no jeszcze ten wsad w tej apce, te wszystkie formularze, które są, są z różnych baz, tak, obsługa języka, więc jest wiele takich rzeczy, które są do rozwiązania nie, nie na poziomie nie na poziomie po prostu centralnego środka informatyki, a nawet niekoniecznie na poziomie ministerstwa cyfryzacji, jako takiego. Więc, więc tutaj na pewno jeszcze dużo zmian musi zajść w wielu różnych systemach, żeby tego, mhm. tego typu działania ułatwiać. Mhm. Czyli tak, cię słucham, to widać, że M-Obywatel trochę zmierza w, w stronę tego, co się na szczególnie w Azji określa jako super apps, tak? czyli apka, która służy do bardzo wielu rzeczy. No, chyba najbardziej popularne to są takie w i się płaci za parkingi, rozmawia się, są komunikatory, kupuje się przez tą samą aplikację, i tak dalej. Widzę tutaj dużo plusów, choć i kilka zagrożeń. To znaczy, że z takiego narzędzia to się stanie coś, co zacznie wchodzić ciut za daleko, i pojawiła się faktycznie taka kontrowersja niedawno, że w tej aplikacji będzie można oglądać mecze, że jeśli się nie mylę, naszej reprezentacji i pojawił się dużo laru. Z które chyba podzielam, że niekoniecznie jest to aplikacja, która powinna być czymś więcej niż zbiorem narzędzi ułatwiających życie. Tak? I dlaczego reprezentacji tylko nie wiem, w piłkę, a nie, nie wiem, w rzucie dyskiem albo w siatkówkę? Chciałbym, żebyś to jakoś skomentował. Ja się ucieszyłem, że się pojawił ten temat, bo nie dlatego, że jestem fan, fanem czy nie fanem, tak? tylko dlatego, że to jest ten moment, kiedy mówimy. Ale słuchajcie, my mamy właśnie zespół, który prowadzi badania, więc każdy może mieć pomysły i akurat jeżeli chodzi o ten pomysł, to mam różne przemyślenia, widzę plusy i minusy tego pomysłu. Natomiast to, co my zrobiliśmy i to trwa, to po prostu prowadzimy badanie tak? i zobaczymy, co powiedzą nasi użytkownicy, czy faktycznie chcieliby, czy nie chcieli, jaki jest ich odbiór w ostatnich dokonaniach naszej prezentacji pewnie by nie chcieli. Tak, znaczy, y, oczywiście, my py pytamy nie, 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 nie tylko o to i, i mhm. o, o więcej też rzeczy, natomiast właśnie, właśnie o to chodzi i właśnie po to, po to powstał ten zespół, tak, żeby y, walidować te, te pomysły. No bo y, wcześniej, wcześniej było, było tak, że y, po prostu wdrażane były te pomysły, które wydawały się, że są ok dla zespołu, no albo, wiadomo, dla, dla decydentów. Natomiast y, w tym momencie, niezależnie od kogo ten pomysł wychodzi, my go po prostu badamy i możemy zebrać feedback. I to też największym plusem jest to, że przy okazji badania różnych pomysłów, i tych złych, i tych dobrych, pojawia się bardzo dużo feedbacku. Gdzieś tam dookoła, który, który sprawia, że OK, może mecze nie, ale na przykład się okaże, że, że użytkownicy podpowiedzą nam yy, inną ciekawą funkcję przy okazji myślenia o tym, czy to powinna być super mm. up, czy nie. Więc. Yy, tak, może nie mecze, ale autostrady fajnie... na przykład, tak? Dokładnie. Tak, no tak. mm -hmm. Więc okay. dla mnie super, że, że jest taka dyskusja i super, że będziemy mogli powiedzieć, pamiętacie, niedawno wszyscy się zastanawiali, czy powinno być tak, czy, nie, czy, czy inaczej. No więc w coju działamy w ten sposób, że przebadaliśmy ten pomysł i, i dajemy to, czego chcą użytkownicy. Tak? Pracujemy nad tym, czego chcą użytkownicy, a nie co się komu wydaje. Jeszcze Tomasz, chcecie zapytać trochę o kuchnię, no bo to już, ok, podejmujemy decyzję. Jak to działa? Tak? No masz zespół, mówisz tak, 100-osobowy zespół, duży czy nie? Jest jakieś głosowanie, czy ty jako dyrektor mówisz tak będzie, bo tak czuję. Czy może właśnie opieracie się bardzo silnie na badaniach? Jeżeli z badań wynika, no to kto jest tym, który podejmuje ostatecznie decyzję? Czy ostatecznie minister podpisuje do jakiegoś rozporządzenia? Jak to działa? Mhm, więc mamy cały pion biznesowy. Mamy to wcześniej wcześniej byli to członkowie Ministerstwa cyfryzacji. Natomiast w tej chwili są to już pracownicy centralnego Ośrodka informatyki. Więc mamy po prostu product, product ownerów, którzy, którzy też od M obywatela, no i to product owner na podstawie badań, na przede wszystkim badań i, i też innych czynników, które obiektywnych czynników, czyli kiedy dojedzie legislacja, jaka jest wycena od zespołu deweloperskiego, jaka jest wycena od zespołu projektowego, na podstawie tych wszystkich czynników po prostu priorytetyzuje backlog i, i go ustala. Więc generalnie wygląda to w ten sposób, że Mamy normalne, normalne planingi przechodzimy przez backlog, patrzymy na, tak jak powiedziałem, na, na statusy legislacji, na wyceny, na, na badania, no i na podstawie tego to się odbywa. To też jest oczywiście zawsze dyskusja, to jest product owner, natomiast, natomiast no to nie jest też tak, że, że product owner jest tutaj dyktatorem, który nie słucha innych, tylko to jest oczywiście praca zespołowa i, i wspólne dążenie do tego, żeby w takiej w taki sposób rozwijać tę apkę, żeby faktycznie budziła ona zainteresowanie użytkowników i żeby spełniała coraz lepiej ich oczekiwania. Tak naprawdę robimy też ją sami dla siebie, bo większość z nas albo i wszyscy z niej korzystamy. Mhm. Bardzo chciałem zaprosić Tomasza Richtera tutaj ze względu na to, że często myśląc, teraz mamy jeszcze okres wyborczy, myślimy, że ta polityka się gdzieś tam dzieje, to państwo... Gdzieś tam przerzucane jest z jednych, że tak powiem, decyzji do drugich. Natomiast jest jeszcze, ja sam byłem tego częścią gdzieś dekadę temu, jest piątych dyrektorów, którzy ostatecznie tym zarządzają i którzy mają duże zespoły, żeby to szło do przodu, i to są niełatwe rzeczy, o których osoby, które nie pracowały w administracji publicznej, nie zdają sobie sprawy, że właśnie mamy kwestię dostępności, że M obywatel musi być atrakcyjny dla osoby 12-letniej i 80-letniej. I mamy ograniczenia związane z zamówieniami publicznymi i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się z tego, co powiedziałeś, że, że te wynagrodzenia są rynkowe, że ten zespół pochyla się nad tym UX-em. I że cały czas jest coraz więcej tej transparencji, to potrzebujemy tej transparencji, szczególnie w IT. Także z wielką przyjemnością tego wysłuchałem. Zostawiam Ci jeszcze chwilę, żebyś mógł, nie wiem, może polecić, jeżeli ktoś chciałby pracować z Tobą w Twoim departamencie. Ty wspomniałeś też, że tematyka machine learning, AI jest w Twoim departamencie. Jakbyś mógł jeszcze podsumować, właśnie jak, jeżeli ktoś by był zainteresowany współpracą, jak może się do Ciebie odezwać? Mhm. Więc wszystkie nasze oferty znajdują się na stronie coi.gov.pl w zakładce kariera. Natomiast ja bardzo zachęcam do, też do tego, żeby znaleźć mnie na LinkedInie i po prostu odezwać się do mnie na LinkedInie. Ja bardzo chętnie mówię o tym, co robimy, co planujemy robić. I, I to też jest jeden ze sposobów, żeby prędzej czy później w Centralnym Ośrodku Informatyki swoje miejsce znaleźć. W tej chwili mamy kilka rekrutacji jeszcze otwartych, właśnie związanych z tym obszarem nowych technologii. Natomiast to też jest tak, że nasze potrzeby. Zmieniają się, powiedziałbym, na, na bieżąco, więc jak najbardziej warto, warto obserwować: yy, czy, to, yy, czy to naszą stronę, czy nasz profil na, yy, na LinkedInie, czy, czy po prostu na przykład osoby, które w Centralnym Ośrodku Informatyki pracują i yy, tych, yy, tych członków zespołu na bieżąco poszukują. Super. Dzięki Ci serdeczne, Tomasz, za, za rozmowę, za podzielenie się wiedzą i za... No, wlałeś dużo optymizmu w moje serce, jeśli chodzi o to, gdzie zmierza administracja i cyfryzacja. Dzięki, Tomek. Bardzo dziękuję.